To pierwsze takie transgraniczne targi w Świdnicy. Jak doszło do ich realizacji? My robimy od 9 lat transgraniczne targi informacyjno-rekrutacyjne i tradycja jest taka, że zawsze jeden dzień targów odbywa się w Zgorzelcu i taką imprezę mieliśmy już wczoraj, natomiast drugi dzień targów odbywa się w innym mieście z naszego województwa. Do tej pory było to Kłodzko, Ząbkowice Śląskie, Jelenia Góra. No w tym roku padło na Świdnicę z tej racji, że robimy dzień po dniu targi pracy i pracodawcy byli zainteresowani właśnie rekrutowaniem osób z tych okolic. Co Pana skłoniło do przyjścia na transgraniczne targi? No, po prostu w urzędzie pracy się dowiedziałem, że będzie coś takiego, to dlatego jestem tutaj. A jakie oferty Panu by się podobały, albo Pan by był z nimi zainteresowany? No prawdę mówiąc, to tu dla mnie akurat nic nie ma, bo to język trzeba po prostu znać, a nie znam języka niemieckiego, także nie bardzo. Proponujecie Państwo pracę w Niemczech. Na jakich stanowiskach? Generalnie poszukujemy pracowników wykwalifikowanych, to znaczy fachowców branży metalowej, spawaczy, ślusarzy, operatorów maszyn CNC, ale nie tylko. Poszukujemy także pracowników produkcyjnych w najróżniejszych zakładach produkcyjnych. Poza tym poszukujemy pracowników, tak zwanych kierowców z kategorią B, którzy wjeżdżają promami na samochodami na promy przy wysyłce nowych samochodów grupy Volkswagena na cały świat. Czy dużo było osób zainteresowanych? Było sporo osób. Można powiedzieć, w dniu wczorajszym w Zgorzelcu było bardzo dużo, dzisiaj tak samo w Świdnicy. Także jesteśmy zadowoleni z udziału w targach. A jakie oferty można tutaj znaleźć? To są targi o charakterze transgranicznym, czyli są oferty tylko z Niemiec, najwięcej tutaj z obszaru Saksonii, oferty z Czech, no i z Polski kilka firm tutaj miejscowych również się prezentuje. A jak wielu wystawców się zgłosiło? Do Świdnicy mamy ponad 40 wystawców zgłoszonych. Wczoraj w Zgorzelcu było blisko 60, ale mówię, Zgorzelec to jest inna kategoria, tam jest co roku. Jak wiele jest to ofert pracy? Miejsc pracy jest ponad 1000. Bo czasem jest jedna oferta, ale potrzebują na przykład 10-15 osób i to liczymy jako miejsca pracy. Ponad 1000 miejsc pracy. Czy według Pani duże jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest spore i myślę, że spełnia nasze oczekiwania. I pracodawców również, takie wiadomości dostaliśmy wczoraj po zakończonych targach, że są zadowoleni z ilości i z jakości odwiedzających. Poszukujemy pracowników produkcyjnych, głównie monterów drabin, pomocników monterów drabin. Oferujemy umowę o pracę tutaj w siedzibie firmy w Świdnicy. A duże jest zainteresowanie? Myślę, że tak. Nazbierałyśmy tutaj dużo CV. Osoby są chętne. Jakie jest zapotrzebowanie na właśnie takie targi w Świdnicy? Na pewno widać po zwiedzających, mimo że to są pierwsze tego typu targi, to sądzę, że łącznie się przewinęło rzeczywiście bardzo wiele osób. Wydaje się, że każdy szuka tej lepszej pracy. Jeszcze nie jest tak, że na miejscu tą najlepszą wymarzoną da się znaleźć, no i się szuka u najbliższych sąsiadów. Ale też te targi pozwalają szukać w taki sposób właśnie racjonalny, czyli mieć kontakt z wystawiającymi się tutaj pracodawcami, którzy rzetelnie podchodzą do wymogów formalnych, prawnych, umów i tak dalej, żeby no nie jechać, jak to się mówi, w ciemno, nie ryzykować, bo to jest jednak taka życiowa decyzja. I myślę, że te targi pozwalają uzyskać wiedzę, czego można się na tych rynkach pracy w Czechach czy w Niemczech spodziewać. I też przy bardzo dużej różnorodności zawodów no znaleźć tą pracę, która jest adekwatna do kwalifikacji, do przygotowania, a to siłą rzeczy później owocuje lepszymi zarobkami, a chodzi już nie tylko o pracę, ale o dobrą, godną pracę. Jaka oferty Panią zainteresowały? No, ciekawiły mnie oferty elektronika. Bardziej szukałam pracy dla syna mojego, który chciałby zmienić pracę z Polski na Niemcy. Natomiast mnie osobiście
Praca opiekunki, ale taka zupełnie legalna, żeby móc mieszkać w Niemczech i w Niemczech pracować. W związku z tym, że jeszcze trochę lat mi brakuje do emerytury, w Polsce nie wygląda to ciekawie, więc myślę, że gdybym te 7 lat popracowała na przykład w Niemczech legalnie jako opiekunka, to zawsze jakiś dodatkowy grosz byłby, nie? No i tak, no jest kilka ofert, które można będzie. Czyli jest szansa? Jest, mam nadzieję, że jest. Myśli Pani, że uda się też w następnym roku albo w przyszłości zorganizować je w Świdnicy? W przyszłości. Na pewno nie w następnym roku, bo nie powtarzamy tego drugiego miasta z roku na rok. To będzie inne miasto w przyszłym roku. Jeszcze nie wiemy jakie, zdecydujemy później. Natomiast będzie na pewno Zgorzelec, także to mogę powiedzieć. Myślę, że wrócimy do Świdnicy, bo jest tutaj spore zainteresowanie i udało się, myślę, mogę już tak powiedzieć teraz, to przedsięwzięcie w tym mieście.